15 sierpnia w Warszawie przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się centralne obchody Święta Wojska Polskiego, w których udział wzięli m.in. prezydent Bronisław Komorowski i premier Donald Tusk. Na trasie defilady wojskowej w Alejach Ujazdowskich zebrały się setki tysięcy warszawiaków i osób przyjezdnych. Aby uczcić to święto, przyszli całymi rodzinami, z polskimi flagami, odświętnie ubrani. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej, wprowadzoną ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 roku. Uroczystość rozpoczęło uroczyste wciągnięcie polskiej flagi na maszt oraz odśpiewanie hymnu Polski przez chór reprezentacyjnej orkiestry Wojska Polskiego. Święto, które miało jednoczyć. Podczas wystąpienia zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent Bronisław Komorowski, przypomniał, że w tym roku obchodzimy 90. rocznicę ustanowienia Święta Żołnierza Polskiego. Bitwa Warszawska 1920 roku to jeden z największych sukcesów w całej historii Polski. Pan prezydent wiele słów poświęcił Bitwie Warszawskiej, jednemu z najważniejszych zwycięstw w naszej historii. Nawiązał też do czasów współczesnych. Historia nauczyła nas, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że wymaga od nas także codziennego wysiłku, codziennej pracy, a gdy trzeba walki, i to na wszystkie dostępne nam sposoby. Salwa honorowa poświęcona była pamięci żołnierzy, którzy ofiarą swojego życia udowodnili, że jeszcze Polska nie zginęła. Na koniec części oficjalnej orkiestry reprezentacyjne Wojska Polskiego wykonały ulubiony utwór marszałka Józefa Piłsudskiego. Bezpośrednio po zakończeniu części oficjalnej obchodów przy pomniku Józefa Piłsudskiego w Alejach Ujazdowskich odbył się długo oczekiwany pokaz historycznego oraz współczesnego sprzętu wojskowego, połączony z pokazem lotniczym. Rozpoczęły grupy rekonstrukcyjne, prezentujące Wojsko Polskie z różnych okresów. Licznie zgromadzona publiczność mogła m.in. zobaczyć piechotę w mundurach wzór 1919, drużynę karabinów maszynowych oraz pododdział szwoleżerów. Pierwszym pojazdem pokazu był odrestaurowany czołg Renault FT-17 ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego, jedyny tego typu obiekt w kraju. W dalszej kolejności zgromadzeni mogli zobaczyć m.in. motocykl Royal Enfield, samochód Oakland, ciężarówkę Ford Cargo oraz samochód pancerny Ford FTB. Następnie zaprezentowali się współcześni żołnierze wraz ze sprzętem, który wykorzystywany jest obecnie w różnych rodzajach sił zbrojnych. Pokaz zakończył przelot helikopterów wojskowych. Po defiladzie wojskowej czołg Renault FT-17 przetransportowano na dziedziniec przed Belwederem. Sprowadzono go do Polski w ubiegłym roku i początkowo znajdował się w Centrum Szkolenia Wojskowego w Poznaniu. Obecnie zajmują się nim eksperci w Muzeum Techniki Wojskowej, oddziale Muzeum Wojska Polskiego na ulicy Powsińskiej.
Z zaciekawieniem czołg obejrzeli przedstawiciele rządu polskiego z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem obrony narodowej Tomaszem Siemoniakiem na czele. Zainteresowanym dyplomatom i wojskowym profesjonalnych informacji udzielił dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, profesor Zbigniew Wawer. Co to rozumiem, że on jeszcze silnika nie ma? Panie prezydencie. Następnie na dziedziniec wyszedł sam prezydent RP, Bronisław Komorowski. Jeśli chodzi o cały zewnętrzny, jego zewnętrzną formę. Pana prezydenta interesowały wszystkie szczegóły dotyczące czołgu. Odpowiedzi na pytania udzielał kustosz Michał Mackiewicz, a następnie dyrektor, profesor Zbigniew Wawer. Było szczęście, że nam dali Francuzi kawałki lakieru. I my na podstawie tego otworzyliśmy, koledzy otworzyli całą tą. Panie prezydencie, to są ci panowie, którzy gdzieś nim to jest. Pan prezydent przywitał się z ekipą Muzeum Wojska Polskiego, odpowiedzialną za rekonstrukcję czołgu, z kustoszem Mirosławem Ziętarzewskim na czele. Efekt jest taki, że nawet Francuzi nie dokonują tego w ten sposób, ponieważ te, które oglądaliśmy u nich w kolekcji odbudowane, są zazwyczaj już skręcane na śruby. Nasz jest zrobiony zgodnie ze wszystkimi wymogami i zgodnie ze sztuką. Należy zaznaczyć, że do 20 września ten unikatowy obiekt udostępniony jest w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego. Żeby jeszcze czołg było widać. Jeszcze czołg było widać. Czołg po oficjalnych uroczystościach w Parku Agricola odbył się festyn żołnierski, podczas którego Wojsko Polskie mogło zaprezentować pojazdy wojskowe, wyposażenie i broń. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rekonstrukcje i prezentacje, takie jak ta komandosów. Także sytuacje mogące zaistnieć w czasie patroli bojowych. Podczas festynu obecne było również Muzeum Wojska Polskiego, które miało swój namiot w pobliżu głównej sceny. Z racji tego, że jest dzisiaj Święto Wojska Polskiego, a więc wydarzenia związane z wojną polsko-bolszewicką, prezentujemy eksponaty związane z wojną polsko-bolszewicką 1919-1920. Jest to broń palna i broń ścieczna z okresu wojny polsko-bolszewickiej, używana przez obie strony konfliktu. Muzeum Wojska Polskiego przez cały dzień trwał dzień otwarty. Bramy otwarte już o godzinie 9, zarówno w siedzibie głównej, jak i oddziale Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej na ulicy Powsińskiej. Samoloty, myśliwce, wozy pancerne oraz ciężkie czołgi cieszyły się dużym zainteresowaniem miłośników historii. Szczególnie był to raj dla dzieci, które nie tylko mogły zwiedzić wnętrza pojazdów wojskowych, samolotów i helikopterów, ale także mogły same potrzymać broń w rękach, a nawet postrzelać. Oczywiście wirtualnie. Swój udział w obchodach tegorocznego święta podkreśliły grupy rekonstrukcji historycznej, prezentujące umundurowanie oraz wyposażenie z epoki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się profesjonalne prezentacje przedwojennych formacji wojskowych i policyjnych. Między rokiem 1919 a 1935-36 zmieniał się też mundur policjanta. W 1935 roku przeprowadzono reformę umundurowania i stopnie policyjne zostały przeniesione na Tuż po godzinie 12 pierwsi goście weszli do sal ekspozycyjnych, gdzie dużym powodzeniem cieszyła się sala upamiętniająca wydarzenia z 1920 roku. W namiocie promocyjnym na dziedzińcu muzeum zaprezentowano bogaty zbiór zabytków z okresu wojny polsko-bolszewickiej.
zespół budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej przedstawił przybyłym gościom wizualizację oraz koncepcję nowo powstającej siedziby.